Hejka moi drodzy, witam was 22 grudnia i rozpoczynamy 22 vlog. Mamy słuchajcie godzinę 16, a ja się właśnie dopiero teraz zabieram za montowanie vlogmasa. Przez cały pozostały czas tak naprawdę spałam, siedziałam, oglądałam TikToki, także dzisiaj mega mało pożyteczny dzień. Ale mniejsza z tym, teraz zabieram się za montowanie vlogmasa i ten 21 vlogmas to chyba będzie jeden z moich ulubionych vlogmasów, tak mi się wydaje, bo póki co podoba mi się to, jak zmontowałam, postarałam się przy nim w ogóle, także mam nadzieję, że to się opłaci. I co, także ja dokończę montowanie vlogmasa i dzisiaj wychodzę na rurkę. Mam dzisiaj ostatnie zajęcia w 2020 roku, to jest takie przykre, to jest tak przykre, ale no, no cóż, zobaczymy, z rurką się już dopiero w 2021 i co. I tyle, tak samo z Kariną, no. Tak, tak to bywa, ale co, póki co montuję vlogmasa i widzimy się. Okej, moi drodzy, a więc ja już jestem gotowa. Mam na sobie dokładnie tą samą stylówę co wczoraj, jeżeli oglądaliście vlogmasa. Ale nie, to nie dlatego, że ja nie piorę rzeczy albo coś w tym stylu, tylko po prostu wczoraj byłam w niej dość krótko, bo byłam tam od 13 do 17, a w sumie nic jakiegoś wielkiego nie robiłam, więc szkoda tak naprawdę prać, i to mówię też tak do was, że szkoda tak naprawdę prać rzeczy, które oczywiście nosiliście na sobie tylko kilka godzin, bo żeby nie marnować, wiadomo, co nie? I co? I słuchajcie, ja właśnie wychodzę na pole dance, jestem już spakowana, gotowa i wychodzę. Także zabieram was ze sobą. Okej, moi drodzy, a więc ja już dotarłam do domu, nie ponagrywam dla was jakoś super dużo, ale mieliśmy dzisiaj zastępstwo z taką jakby inną panią, więc tak naprawdę nie ponagrywałam nic za dużo, bo nie robiliśmy za dużo, tak średnio mi się ogólnie podobało. A teraz słuchajcie, mamy godzinę 12 w nocy, a ja stwierdziłam, nie miałam pomysłu na tego vlogmasa, więc sobie przeglądałam coś tam TikToka, patrzyłam, zastanawiałam się, co mogę robić i zauważyłam, że ktoś mi napisał komentarz pod TikTokiem, żebym zrobiła przegląd mojej galerii, czyli jak wyglądał cały mój 2020 rok po zdjęciach, czyli nie, że wam to opowiadam, tylko oglądacie razem ze mną zdjęcia i coś tam na przykład dopowiadam do tego. Widziałam, że coś takiego zrobiła między innymi Lexi, także wydaje mi się, że spoko to będzie pomysł, bo będzie to coś ciekawego, będziecie mogli przeglądać zdjęcia, których ja na przykład nigdy nie publikowałam, nigdy nie pokazywałam, albo coś w tym stylu. Ja też jakiegoś takiego super dokładnego przeglądu tej galerii wcześniej nie robiłam, także jeżeli będą tam jakieś śmieci i tak dalej, to wiecie, to po prostu będę to albo ucinać, albo blurować, albo nie wiem. Postaram się jednak pokazać jak najwięcej, tylko się da. Także co? Przelatuję na samą górę 2020 roku i mamy 1 stycznia 2020. Oczywiście będzie mi tutaj z boku wszystko wyświetlone. Ja właśnie włączam nagrywanie ekranu i uwaga, uwaga, zaczynamy. A więc jeśli chodzi o 1 stycznia, tak właściwie to nowy rok, spędziłam go w Miami, a dokładnie w Orlando. To był wyjazd do Miami, Orlando, no i właśnie nowy rok spędziłam w ten sposób, że puszczaliśmy fajerwerki, było pięknie, super. Na drugi dzień poszliśmy do Universal Studios, tutaj do krainy Harry'ego Pottera, proszę bardzo, jakiś peron 9¾, mam nawet zdjęcie z Patrykiem, też nie było nigdzie chyba nigdy publikowane. Patrzcie w ogóle, jaka byłam malutka, nie mam wrażenia, że tutaj wyglądałam na 12 lat, teraz może chociaż troszkę na starszą wyglądam, nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Mamy tutaj również kremowe pin-up. Kremowe piwo. O, tutaj już w Miami byliśmy, w Five Guysach byłam pierwszy raz. Tutaj proszę bardzo, w Miami. Boże, jak ja bym chciała tam teraz wrócić w nocy, nie wyobrażacie, naprawdę. No, także tak, tutaj jakieś zdjęcia w basenie z moim tatą.
Nie wiem, jakieś głupoty takie w sumie, ale bardzo fajny był ten wyjazd. O, patrzcie, w ogóle w samolocie był YouTube i można było sobie oglądać odcinki i był między innymi odcinki Stewarta, były jakieś takie stare mega, właśnie z mamą, jakieś odcinki Fit Loversów też stare, także fajnie, śmiesznie, bo mogłam sobie oglądać, wiecie, polskich YouTuberów w samolocie, to już jest, no, duży krok. Co my tu mamy dalej? Jakiś... Wróciłam już do szkoły, widzę, sprawdzian z matmy. Tutaj jakieś zdjęcia. O, proszę bardzo, wypad na lodowisko. Jakieś memy. No dobra, to nie jest mało istotne, ale zobaczmy. O, tutaj jakieś miałam już pierwsze pomysły na wspólne tatuaże z mamą, bo właśnie chciałyśmy serduszko, ale nie chciałyśmy takiego klasycznego serduszka, bo ja mam takie klasyczne serduszko, ma już na palcu i chciałyśmy jakieś takie coś innego. I stwierdziliśmy, że będzie to motyw samolotu i motyw serduszka i tutaj widzicie, było coś takiego. Tutaj chciałyśmy to, ale ja chciałam nieuzupełnione, bo się strasznie bałam, że to będzie boleć. Tutaj zaproponowałam to mamie, ale mama stwierdziła, że ten samolot wygląda trochę jak... No, mniejsza z tym. No i w końcu padło na ten, trochę go przerobiliśmy i wyszedł bardzo śliczny, a tutaj jeszcze jakieś takie inne pomysły były. Ten mi się też bardzo, o, ten mi się też bardzo podobał, był taki uroczy, ale jednak padło na ten. O, proszę bardzo, tutaj był aro po operacji i zobaczcie, on miał dosłownie dziurę w policzku, że dosłownie czasem wylatywało mu jedzenie tędy, także on miał normalną tutaj dziurę, jakby, wiecie, otwartą ranę. To wyglądało strasznie. Pamiętam, że jak ja go zobaczyłam, to się popłakałam. To naprawdę jakieś odcinki, zdjęcia były nagrywane. O, wypad do Warszawy. Też było bardzo fajnie wtedy. O, zdjęcie z Frizem. Co tu robi zdjęcie z Karolem? O, te fakt, nie wiem, o co chodzi. O, proszę bardzo, walentynki. Ja, kwiatki. Ja jedząca kwiatki. Ja pozująca z kwiatkami. O, kolejna imprezka i zapas blaków na imprezkę. O, tutaj jakieś też z imprezek. Nie, no fajnie było wtedy. O, tutaj proszę bardzo, już tatuaż w realizacji. O, tatuaż w realizacji, bardzo fajnie. Tutaj już zrobiony, tutaj z moją mamą. O, i tutaj w ogóle, to już jest luty, 22 lutego. Tutaj w ogóle ekipa Friza robiła jakby taki live, na którym oceniali Instagramy. Tam trzeba było wysłać jakiegoś donate'a z nazwą Instagrama i oni oceniali te Instagramy. No i ja wysłałam i w ogóle, nie wiem, część z was może to pamięta jeszcze, ale no oni wtedy ocenili tego mojego Instagrama. Wiktoria Lacka. Pewnie masz fajnego laczka. Wiktoria. O kurczę, pieczone. Tu już widzimy, Instagram jest sobity, tak? 20 tysięcy praktycznie obserwujących. Bardzo ładne zdjęcia, jakieś z lidzekami. Kurczę, pieczone, no. Bardzo fajny Instagram. Bardzo fajny Instagram, moja droga koleżanko. Zobacz, to jest najwyżej. No. Zobacz, to bliżej, wyżej. No, no, no. Wykorzystywanie takich, wiesz, ty jeszcze wyżej. No, no. Wiesz, jakichś tutaj fajnych miejscóweczek. No, wykorzystuję miejscówki mocno. Czy ona? Czy ona, mimo tego, siema, pozdro, pozdro, czy ona bierze udział w jakichś Armagedonach? Kurczę pieczone. Szczerze, bardzo mi się podoba ten profil. Bardzo mi się podoba ten profil. Jakieś tutaj koleżaneczki ma, no, no, no. Koleżaneczki. Serio. Ja za wielkość, estetykę, jest duże. Spoko jest na Instagram. No, daj, ej, serio, jest spoko. Ładny jest. On jest mocny, ja? Wygląda jak Instagram takiej typowej influencerki, nie? Jakieś no, takie, nie jest jakieś tu... Tu jakieś sportowe rzeczy, tu jakieś podróże, tu jakieś kwiaty od chłopa, tu jakieś wycieczki. Tu jak to od chłopa? Od mojego taty. Ja zobacz, jak fajnie porobione, patrz. Pasja, paznokcie, outfity, widzisz to? Tak, ja tutaj szczerze, ale tylko szczerze, ja w ogóle sobie zapisuję Instagramkę, można wygrać. Koła, jakieś tutaj sesyjki. Jezu, wtedy jeszcze nie było... Sami wiecie, czego jeszcze nie było wtedy normalnie, bez maseczek można było chodzić. Patrzcie, jak wyglądała wtedy moja snapmapa. Ja akceptowałam wszystkich na snapie i patrzcie, jak ona wyglądała. No, no nieźle, nieźle wyglądało to. O, proszę bardzo, tutaj jakieś pytanie przy tablicy. No i tego 12 marca już zamknęli szkoły. No i się zaczęło siedzenie w domu. Zaczęło się siedzenie w domu, marzec. W marcu jeszcze plus był taki, że ja mieszkam na wsi i wiecie,
mogłam sobie jeszcze wychodzić gdzieś, spotykać się ze znajomymi i to było serio takie spoko, że jednak na wsi mieszkanie jest fajne, nie? Jakieś pierdoły, tapety, nie wiem, z nudów zaczęłam robić jakieś pełno rzeczy na Instagramie, zaczęłam się udzielać. Nawet wróciłam do Minecrafta podczas kwarantanny, bo Minecraft to gra mojego dzieciństwa i proszę bardzo, wróciłam. Tutaj z Martyną na fiszki wychodziłyśmy, o tutaj jakieś takie wyjście, też po dłuższym siedzeniu w domu, poszłyśmy sobie na rowery. Jeszcze dobrze, że się ciepło wtedy robiło, to mogłyśmy sobie powychodzić, nie? Bo jakby było zimno, to by cały czas siedzieli w domu, to była masakra. To już też z Martyną zaczęłyśmy eksplorować naszą wieś, włamywałyśmy się na jakieś działki, wbijałyśmy na jakieś działki, siedziałyśmy na ambonie godzinami, gadałyśmy. Tutaj nawet wbiłyśmy na jakąś działkę taką dla jeździecką, dla koni i tam stała taka łódka, Martyna do niej weszła. Nie, no fajnie, fajnie wtedy było, serio. Sesja z... jak to się nazywało? Racami. Spotka z racami, tak dokładnie. O kurde, wyglądasz jak moja przyszła żona, dokładnie tak. O, tutaj miałam chyba w ogóle najlepszą formę ever, jaką kiedykolwiek miałam. Wtedy byłam tak zadowolona. Powstało moje Hot 16 Challenge, proszę bardzo. O, tutaj już się troszkę poluzowało, w maju już się troszkę poluzowało i zaczęłam wychodzić i spotykać się ze znajomymi już troszkę częściej. Jakieś częstsze wyjazdy, już wtedy galerie otworzyli chyba, albo nawet nie zamykali wtedy, już nie pamiętam, można się pogubić, ale no otwierali galerię, o proszę bardzo, zaczęłam grać w LOLa i miałam 11-1-0. No, możecie mnie propsować. Zaczęłam wtedy grać w LOLa, tutaj kolejne jakieś imprezki, coś tam, o zaczęło się robić mega ciepło, już to był czerwiec, już mało zostało do końca roku. I proszę bardzo, tutaj też bardzo dobra forma, wtedy biegałam przez tydzień. O, tutaj proszę bardzo, wyjazd taki pierwszy, dalszy od czasu kwarantanny. Był to wyjazd do brzegu na urodziny mojej koleżanki. Było super wtedy, Jezus. Naprawdę, jak pamiętam, że mi się mega podobało. Ale w sumie to też było przykre, bo jakby po tym wyjeździe zaczęłam się strasznie kłócić z grupką takich moich znajomych, w którym sobie imprezowaliśmy w trakcie jakby tego siedzenia w domu. Pamiętam, że strasznie zaczęłam się z nimi kłócić i tutaj ten wyjazd, kiedy pojechałam nad morze jeszcze w roku szkolnym, przed zakończeniem roku szkolnego tydzień, to pojechałam z rodzicami nad morze na 2 albo 3 dni, na długi weekend. Taki sobie zrobiliśmy i pamiętam, że wtedy przez ten wyjazd tak się w sumie odcięłam i nie miałam z moimi znajomymi żadnego kontaktu. Przez cały wyjazd nie pisałam, po prostu chciałam trochę oderwać od siebie myśli, bo wtedy strasznie się kłóciliśmy, ale to strasznie. W sensie cały czas było jakieś takie, o no masakra, no nie będę wam nawet mówić, bo nie wiecie nawet o co chodzi, ale strasznie się wtedy kłóciłam z moimi znajomymi. Ale wyjazd sam w sobie był super i na pewno bym go jeszcze powtórzyła. Także super było. I co my tu dalej mamy? O, proszę bardzo, wstąpiłam to już też do Be Happy Muzeum, tutaj pełno kolorowych zdjęć, których nawet nie powrzucałam, wstawiałam może z 2, ale mniejsza z tym. O, proszę bardzo, już w czerwcu miałam przygotowane zdjęcie na 100 tysięcy, a nawet tego zdjęcia nie wrzuciłam, bo zapomniałam o nim. Kolejne wypady nad jezioro, super wtedy było, serio, wakacje, mimo to, że siedzenie w domu i tak dalej, to i tak były naprawdę super. Jakieś spotkania z moimi znajomymi, kolejne jezioro. Co my tu dalej mamy? O, urodziny mojej koleżanki, wtedy też było super. Jakieś ognisko sobie wtedy zrobiliśmy. No bardzo fajnie było. Współpracę, moje 17 urodziny. Proszę bardzo, tak to się prezentowało. Dostałam wielkie balony i zrobiliśmy ognisko, a w sumie z tego ogniska tak naprawdę mam może 4 filmy, ale było bardzo fajnie. O, wyjazd z Martyną do Energylandii też było bardzo fajnie. Pamiętam, Jezu, było tak super na tym wyjeździe, naprawdę. My w ogóle wstałyśmy o... Miałyśmy wyjazd o, proszę bardzo, o 5, a ja musiałam wstać chyba gdzieś o 3.30 albo 3.00, coś takiego, a wracałyśmy no o 23.00, chyba byłyśmy jakoś w domu, także... No, długo sobie posiedziałyśmy, pochodziłyśmy, no ale wiecie, jechałyśmy busem w jedną stronę 4 godziny, więc mega długo, a chciałyśmy wykorzystać tam jak najlepiej i zjechałyśmy w sumie chyba na wszystkim, z tego co pamiętam. Tutaj też jakieś zdjęcia, których nie publikowałam,
A w sumie teraz żałuję, ale no mniejsza z tym. O, i wyjazd nad jezioro z dziewczynami. Pojechałyśmy sobie na tydzień do Sławy, ja, Karina i Paulina. Tak śmiesznie, Jezus. Fakt jest taki, że w Sławie mieliśmy w sumie tylko jeden sklep, w którym tak naprawdę nic nie było. Jeśli chodzi o nasz hotel, to byli tam praktycznie sami emeryci albo jakieś przedszkolaki. I chcieliśmy jechać do centrum, to nie mieliśmy jak, bo autobus był jeden dziennie, czy tam dwa dziennie. Jeden chyba o 6, drugi o 17 albo coś takiego, w jedną stronę, w drugą stronę nie wiedziałyśmy jak jest i jeździłyśmy tylko stopem, przemieszczałyśmy się tylko stopem, serio. Było bardzo śmiesznie wtedy, o proszę bardzo, tutaj też jakieś tańce, wygibańce, no jakieś zdjęcia. Wróciłam i w sumie nie na jakoś długo, zrobiłam jakieś fotki, spotkałam się z Martyną i pojechałam na Malediwy. Też jeden z moich chyba lepszych wyjazdów, zrobiłam tam multum pięknych zdjęć, wychillowałam jak nigdy, serio, wychillowałam jak nigdy. Spiekłam się, ale serio, jeden z moich piękniejszych i lepszych wyjazdów, naprawdę było super. I no, spotkałam nawet Dani Majewskiego, ale wróciłam, pospotykałam się ze znajomymi, no i przyszła szkoła, mamy wrzesień. W sumie nie pochodziliśmy sobie na niej jakoś długo, bo tak naprawdę tylko kilka tygodni. No ale co? Nie, Aro, błaga mnie teraz. Kolejne imprezki, jakieś sesje zdjęciowe, imprezki. Proszę bardzo, nawet na kręglach byłam. Pierwszy, tak właściwie drugi raz w życiu. Jakieś współprace kolejne. Współpracę, tutaj kolejne imprezki. O, proszę bardzo, pełno notatek. Pole dance, kolejne jakieś matmy. Szkoła dalej. O, to w sumie długo sobie pochodziliśmy do szkoły, bo cały wrzesień i kawałek października, to dość długo. A nie, tutaj już chyba. A nie, jeszcze chodziliśmy, no to długo chodziliśmy, dość ponad miesiąc. Proszę bardzo, tutaj jakieś dalsze imprezy, dalsze wyjścia na Wyspę Słodową, dalej imprezy, no dużo tego było. Pamiętam, że we wrześniu to praktycznie co tydzień albo nawet kilka razy w tygodniu wychodziłam na jakąś imprezę. O, proszę bardzo, tutaj też w październiku pojechałam razem z mamą do Bułgarii na taki weekendowy wyjazd i mimo to, że nie mam stamtąd żadnej fotki, bo w sumie nie było tam za bardzo co fotografować, ja się też cieszę w sumie, że tak jakby troszeczkę się na ten wyjazd odcięłam, znaczy może nie odcięłam, bo siedziałam jakby w mediach, ale wiecie, że ja się jakby bardzo nie udzielałam. No i wtedy pamiętam, że strasznie polowałam, bo nagrywali wtedy after, trzecią i czwartą część, a ja byłam w tym samym hotelu, co wszyscy jakby, wiecie, wszyscy aktorzy i tak dalej. I bardzo liczyłam na to, że znajdę gdzieś Hardina, czyli Hiro, albo Josephine, albo nie wiem kogo. Mam do Niemiec po kalendarze adwentowe na vlogmasy. Zaczęły się protesty. Pole dance, dalej protesty. Tutaj było Halloween i maraton horrorów. Jakieś zdjęcia próbowałam zrobić, chociaż trochę, na szybko coś wymyślałam, jakieś, nie wiem, z tą zapałką, które mi się tak nie podobają, obrzydliwe są te zdjęcia. Tutaj też jakieś w lustrze, nie wiem, też masakra jakaś. Tutaj nawet nie wiem, robiłam jakieś, no nieważne, dalsze protesty. Co my tu dalej mamy? Notatki, jakieś paznokcie. O, imprezka u mnie w domu, taka mini imprezka. Przyszły do mnie dziewczyny na weekend, jak moi rodzice pojechali, to przyjechały do mnie, dalszy ciąg rurki. I zaczęły się tu zaraz chyba jakieś sesje, ale zaczęły się, o jeszcze Fame Mama było po drodze, no i zaczęły się vlogmasy. Gdzie są te vlogmasy? O, tutaj się już zaczęły vlogmasy, grudzień, proszę bardzo, wyszedł drwal, sesje, o proszę bardzo, moja pierwsza rurkowa sesja, jakieś zdjęcia z choinką, jakieś... Co jest grane? Nie wiem, nie pytajcie, błagam. O, proszę bardzo, Aro dostał kubraczek. Słodziak. No i tak naprawdę to tyle. Tutaj jakieś ładne zdjęcia, które sobie tam cykałam.
O, i kolejna impreza, która była w zeszły weekend. Znaczy, no, w ten weekend, co był. Imprezka u mojego kolegi, jego siedemnastka. Bardzo fajnie było. To była najlepsza domówka, na jakiej kiedykolwiek byłam. Naprawdę, no, najlepsza. Przysięgam, po prostu najlepsza na świecie. No i to tyle. Tak naprawdę. Przeglądaliśmy sobie całą moją galerię. Ja już się boję montażu tego filmiku, bo wiem, że to będzie chyba jeden z vlogmasów, który będę najdłużej montować. Otwieramy kalendarze. Zaczniemy od Kindera i dzisiaj otwieramy oczywiście 22 okienko. I jest to oczywiście Kinder Niespodzianka. Drugie okienko w Little Sporcie. Uwaga. Ła, nie mogę bić. Okej. Okay. Okej, i dzisiaj mamy jakąś granatową i jest to Edel Nougat. Toblerone. Okej, mamy czarne. I jest to Milka i 22 okienko mamy tutaj, na górze. Oho, dzisiaj mamy ciufcie. Rituals. Mamy shower scrub. Ej, kozak, zrobię sobie zaraz. Uwielbiam shower scruby. Jezu, z tego kalendarza pachnie nawet jak się jeszcze... O Boże, jak pięknie. Ej, powiem wam, że zostały nam w sumie tego kalendarza jeszcze 4 okienka, a to jest tak cholernie ciężkie. Serio, nie wiem co tu jest, czy to samo to tyle waży, czy co, ale strasznie ciężki jest ten kalendarz. Jakiś hydrating krem. Mamy po prostu tutaj krem z firmy Ice Sunday Riley. Proszę bardzo. Nie wiem, możliwe, że będziecie mieli szansę to wygrać. Także gitu wam. A więc ja idę się kąpać i widzimy się już w jutrzejszym vlogmasie. Do zobaczenia i cześć.